Kowalscy od kuchni. Antonin w gminie Przygodzice w Wielkopolsce. Mała miejscowość na pograniczu powiatu ostrowskiego i ostrzeszowskiego z historią. Bywał tutaj w gościach u książąt Radziwiłłów dwukrotnie Fryderyk Chopin, a sam sposób wyprawiania bali w pałacyku obrósł w legendy. Zaledwie kilkaset metrów w linii prostej od tej architektonicznej perełki południa Wielkopolski znajduje się restauracja i pensjonat Lido. Miejsce znane od dawna z dobrej kuchni i gościnności. Te dobre tradycje kultywuje Danuta Kowalska. Od niedawna pomaga jej syn Adam. Nazwa Lido została podobno nadana na cześć krewnej Radziwiłłów o imieniu Lidia, która jeszcze za czasów starego księcia Ferdynanda miała przyjeżdżać do Antonina i często odpoczywała nad stawem szperek. Ostatnio jeden z portali historyczno-gastronomicznych przypomniał o bogatym menu serwowanym w lokalu w latach 20. ubiegłego wieku. Dziś dominuje tutaj kuchnia regionalna, a na talerzach znajdziemy głównie rybę. Danuta Kowalska, jestem właścicielką restauracji, póki co jeszcze jestem, bo w formie jestem przekazywania teraz mojej jedynej latorośli. Wykazał chęć prowadzenia restauracji, z czego się niezmiernie cieszę. Jestem Adam Kowalski, jestem syn tej oto pani. No i próbujemy tutaj razem wspólnie tworzyć restaurację, serwować klientom jakąś dobrą kuchnię. No chyba póki co coś tam wychodzi, bo klienci się pojawiają. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dla Danuty i Adama dziś ważny dzień. Data niebanalna, bo związana z zyskującym popularność w kraju cyklem wydarzeń o wdzięcznej nazwie Dni Karpia w Dolinie Baryczy. Kolacja rybna to wisienka na torcie. Najważniejsze wydarzenie dla każdej restauracji biorącej udział w Dniach Karpia. Ryba do syta to szansa na pokazanie możliwości kulinarnych, bo goście biorący udział w kolacji oceniają najlepsze dania. Po to, by wybrać jedno, które będzie reprezentować lokal na słynnym konkursie kulinarnym Mistrz Karpia. Kuchnia Lido ma na tym polu sporo sukcesów, w tym dwa tytuły Mistrza Karpia z 2018 i 2019 roku. W lokalu panuje rodzinna atmosfera i właśnie z tego Lido jest znane. Danuta wydaje personalowi ostatnie polecenia przed kolacją. Mamy przygotowane 4 bilety, no i jeden włącza, nie? Adam natomiast odbiera ostatnie telefony. Ze względu na pandemię koronawirusa dziś mogli zaprosić do lokalu jedynie 40 osób. W poprzednich latach gości kolacji było niemal dwukrotnie więcej. Wielu zrezygnowało w ostatnim momencie. Zwłaszcza, że od soboty, czyli od jutra, w powiecie ostrowskim ma obowiązywać żółta strefa. Cały czas można powiedzieć, że drżymy o tą branżę naszą i cały czas jesteśmy na takim wulkanie. Tak można powiedzieć, że tyle lat pracy, które ja przeszłam, to co udało mi się stworzyć, w tym momencie nie miałam takich nerwowych sytuacji jak w tym roku. Bardzo to przeżywam.
Okazuje się, że nie tylko Danuta ma z tyłu głowy, że po tym wielkim święcie kulinarnym, jakim jest kolacja ryba dosyta, jutro będzie trzeba wrócić do szarej, covidowej rzeczywistości. Mnie się stresuje tym, co będzie dzisiaj, bardziej się stresuje tym, co będzie jutro. Bo to, co jest dzisiaj, jest mi bardziej znane niż to, co będzie jutro i to jest najgorsze. Rozterki życia codziennego trzeba jednak zostawić na boku. Idą goście i trzeba ich oficjalnie przywitać. Adam i Danuta robią to wspólnie. To także ich znak rozpoznawczy. Gościnność to u nas tradycja, mawiają. Podział zadań w ich rodzinnym biznesie jest prosty. Mama zajmuje się kuchnią, a syn logistyką. To zgrany duet, ale czy tak samo jest, gdy kamery są wyłączone? Największym problemem w tym wszystkim to jest to, że z mamą mamy po prostu te same charaktery, bo jesteśmy cholerykami. Jeżeli coś nam leży na sercu, mamy jakieś problemy, coś nas męczy, po prostu od razu z siebie to wyrzucamy. No i czasami dochodzi do różnych konfliktów na tym tle. Nie jest nam łatwo, ale gdzieś te geny przewyższają, że po jakichś tam rozmowach, czy nawet przemówieniach, czy cokolwiek, przechodzimy się w koło restauracji, schodzimy się z powrotem, odparujemy i ćwiczymy dany temat dalej. Powiedz obsłudze, żeby spatrzyli się, czy jest pieczywo na stołach. Godzina zero zbliża się nieubłaganie. Napięcie rośnie, a na zapleczu zaczyna się nerwówka. A tam, gdzie nerwy, tam są i błędy. Pora zakasać jednak rękawy. Ostatnia narada bojowa przed oficjalnym rozpoczęciem. Ojej, to z tobą wyjdę, nie? To może stać obok. No, najlepiej obok. Będzie, nie? No, obok. I można zaczynać. Poszły konie po betonie. Taśma naszykowana? Dziękujemy Państwu wszystkim, że możemy się tutaj tak spotkać. Co prawda w ograniczonym gronie z wiadomych przyczyn. Też zdecydowaliśmy się, żeby było bardziej kameralnie i wiadomo, żeby można było zachować dystans. Jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji. Gdybyście mieli jakieś pytania, zażalenia, skargi, wnioski, jesteśmy do dyspozycji, ale tylko dzisiaj. Dobra, jest po przemowie. Zaczynają kończyć sprzątanie. Dobra. Na początek przystawki z mnóstwem domowych, lokalnych wyrobów. To kolejny znak rozpoznawczy Lido. Ryba nie jest kupowana tutaj z marketu, ani nie przywożą jej w mroźniach. Karp, symbol regionu i inne słodkowodne ryby pochodzą z pobliskiego gospodarstwa rybackiego w Przygodzicach. Dobry smak to smak lokalny. Tej dewizy trzyma się od początku Danuta, a Adam nie oponuje. 40 lat w branży? Wtedy ma się stresować. No. Zawsze jakieś tam, wiesz, piętno jest, zawsze oczywiście, jak najbardziej, bo nigdy nie wiadomo, czego się można spodziewać. Właśnie w najmniej oczekiwanym momencie może być jakiś niewypał. Tyle lat doświadczenia, różne sytuacje były. No, ale myślę, że goście nasi jakoś serdecznie, myśmy ich przyjęli, widzę, że oni nas też jakoś pozytywnie odbierają. Nie widać po nas, żebyśmy się sprzeczali w trakcie pracy teraz. Kolacja jeszcze się nie skończyła. Jeszcze się nie skończyła, no to jest to. Ale myślę, że dzięki temu, że spotykamy się w tym kameralnym gronie, to jest jakiś tam większy wpadek powinno przejść, także damy sobie wszystko. Na stół wędruje pierwsze konkursowe danie. Karp, a jakżeby inaczej, w wielkopolskiej pyzie. A właściciele mają okazję wreszcie nieco odsapnąć i wreszcie wrzucić coś na ząb. Lido to rodzinny biznes, ale od niedawna.
Gdyby nie decyzja Adama, mama pewnie w końcu przeszłaby na zasłużoną emeryturę, a interes zostałby zwyczajnie sprzedany. Zawsze był chciał budowlańcem, wyobrażał sobie, że on, ponieważ ja pochodzę z rodziny budowlańców, moi dziadkowie, bracia, wszyscy budowlańcami, no i gdzieś to w tej rodzinie było tkwione, że Adam też będzie budowlańcem. I nigdy nie wyobrażałam sobie, że jednak zdecyduje się na prowadzenie restauracji, na tarcie się z gastronomią. Adam spokojnie mógł teraz pokazywać palcem na placu budowy, zwłaszcza, że wykształcenie mu na to pozwalało. Swego czasu Antonina bardzo nie lubiłem, można powiedzieć, go wręcz nienawidziłem, z tego względu, że mama dużo czasu spędzała w pracy, więcej jej nie było niż była. I każdy wyjazd do Antonina to była jakaś tam walka ze sobą i duża niechęć. Ale powiedzmy, ta decyzja, żeby gdzieś to się zaangażować, to wszystko gdzieś to tam dojrzewało we mnie na przestrzeni lat. W międzyczasie udało mi się wykształcić na inżyniera budowy, zrobić uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Poważna i dobrze płatna fucha, ale no właśnie, zawsze jest jakieś ale. No ale przed w pewnym momencie taki dzień, gdzie siedziałem w pracy przy komputerze i tak naprawdę te sprawy tutaj lidowskie bardziej zaprzątałem już głowę niż ta moja praca, no i stwierdziłem, że to jest jedyna słuszna decyzja, jaką mogę podjąć, żeby tutaj się bardziej zaangażować w Antoninie. Rodzinne tradycje kultywować trzeba. Zwłaszcza, że ten lokal nie zawsze w swojej historii nazywał się Lido. A co na to mama? Nigdy go nie zmuszałam, gdzieś ta decyzja sama w nim dojrzała, no i dziękuję niebiosom, że to moje początkujące dzieło, które zaczynałam tworzyć, można powiedzieć, od niczego, ciężką pracą, syn angażuje się. Prawdziwa historia z happy endem. My tu gadu gadu, a goście głodni. Pora na drugie i trzecie danie konkursowe. Na stole pojawia się najpierw krem skarbia, a potem jesiotr. Po staropolsku z pire ziemniaczanym i świeżą kapustą białą od Schneiderów, lokalnego wytwórcy naturalnych warzyw z Karnic w Dolinie Baryczy, specjalizującym się w kiszonkach. No widzę, że tu cienko wyjecie, cienko, kochani. To znaczy się, że... To znaczy się, że dzisiaj moje jedzenie wam nie smakuje, co mnie bardzo smuci. Jak nie smakuje? Powinny być puste talerze. Atmosfera się mocno luzuje. Im dalej w las, tym więcej uśmiechniętych twarzy. Wszyscy jakby zapominają o tym, że jutro czeka ich żółta strefa, a w perspektywie jest druga jesienna fala epidemii koronawirusa. No, prawie wszyscy. Adam nie może się wczuć w klimat tego kulinarnego święta. Cały czas nie będę ukrywał, zestresowany jestem z tą sytuacją, z tym koronawirusem. Po prostu wiesz, też człowiek nie wie, co jutro będzie i... Tak się planowało coś miesiąc, rok do przodu, tak się teraz planuje. Tydzień, dwa dni. Plany były zakrojone na szeroką skalę. W tym roku kowalscy rozpoczęli długo wyczekiwaną budowę nowego Lido. W planach były m.in. sala bankietowa, nad nią hotel. Ale plany legły w gruzach wraz z nadejściem epidemii. Mamy budować obiekt, który będziemy mogli pomieścić, nie wiem, maksymalnie 50 osób, no bo te obostrzenia, które weszły, no to powiedzmy, dopuszczają w tej chwili maksymalnie 100 osób w zielonych strefach, tak? Ale nie wiadomo, czy nie będziemy na przykład cały czas w żółtej, czy cały czas w czerwonej strefie.
czy znowu nie ograniczałem tego dalej. No, to jest więcej pytań niż odpowiedzi. Właściwie człowiek nie wie, w którą stronę się ruszył, tak? W tej chwili chyba najbezpieczniejszym wyjściem to jest po prostu zostać bez ruchu i czekać, aż albo sytuacja się uspokoi, normuje. Kiedy to będzie, nie wiadomo. Adam przyszedł do Lido z nowymi pomysłami. Te pomysły szybko zweryfikował COVID i zamiast wdrażać nowe plany, musiał walczyć o przetrwanie. Wiadomo, no, jak był ten pierwszy lockdown i ostatni, miejmy nadzieję, no to człowiek się jakoś tak przeorganizował, że miał to menu na wynos, no ale no nie, te przychody nie były takie, że były w stanie pokryć koszty, tak? No. Współczuję mu, no ale musi się też z tym zmierzyć. No może to jest nawet z jednej strony dobrze, że to jest na początku taka szkoła, że to nie jest tak, że o, wejdę i będzie łatwo wszystko, będę robił dalej, ale no trzeba najpierw jakiś tamten pokonać tą przeszkodę, tak zwana zaprawa. No to się w życiu nieraz przydaje, nie? No to życie nie rozpieszcza. Może później będzie lepiej. To doświadczenie go jakoś inaczej też, że to nie tak wszystko łatwo przychodzi, tylko trzeba się umieć z czymś tam zmierzyć, żeby stres człowieka za mocno nie zżerał. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, jak mawiali Rzymianie. Kiedyś można było zauważyć, jak jest pogoda, to będą klienci. A teraz bardziej wpływ niż pogody mają statystyki covidowe. Że im więcej zakażeń, tym można to porównać efekt do gorszej pogody. No i tak to właśnie jest, że to jest właśnie na tej zasadzie, że codziennie te statystyki się obserwuje tak powiedzmy jak pogoda, tak? A może warto po prostu rzucić te statystyki i pomyśleć pozytywnie? W końcu musimy w to wierzyć, słuchaj, no, że kiedyś to minie, nie? Że kiedyś to się skończy, że zaczniemy, normalnie będziemy mogli pracować, nie bać się, co będzie za tydzień, co będzie z firmą, co będzie z lokalem, co z pracownikami mamy zrobić. No, no przecież kiedyś to musimy jakoś pokonać wszyscy, nie? No na razie musimy, kłaniamy się nisko i walczyć o ten byt. No, już trudno nieraz jest, ale no, co, robimy co możemy. Dość gadania. Robota czeka. Kolacja się jeszcze nie skończyła. Goście wciąż mają chrapkę na więcej. Na deser osłoda w tych ciężkich chwilach. Sorbet cytrynowy z Prosecco. Napój bogów. Proszę o Państwa o uwagę, odrobinkę. Chcielibyśmy ogłosić wyniki głosowania. Tak. I okazuje się, że jednogłośnie z bardzo dużą przewagą głosów wygrał karp w Pyzie Wielkopolskiej. Czyli przystawka. Z mamą stawiliśmy na jesiotra, ale też miłe zaskoczenie, także... Ciekawe, troszkę inne danie. Widocznie przyciągnęło uwagę. Sytuacja się trochę rozluźnia. Adam wydaje się być mniej spięty, zwłaszcza, że musi rozdać jeszcze nagrody w konkursie. Każdy bilet kupiony na kolację Ryba do Syta bierze udział nie tylko w głosowaniu na najlepszą potrawę kolacji i daje przepustkę do konkursu Mistrz Karpia, ale także w losowaniu nagród. To tradycja podczas Ryby do Syta. Zadowolony klient to zdecydowanie najlepsza rekomendacja dla dobrej kuchni. Nawet pomimo tego, że brakowało dziś muzyki, bo lokalny muzyk się rozchorował, to i tak widać, że goście są zachwyceni smakiem i atmosferą lokalu. A może nie będzie tak źle? Tak jak widzę, że jest mu tak smutno i tak przeżywa, i tak głęboko rozmyśla, wtedy biorę go, przytulam, mówię, synu, nie martw się, jakoś to będzie. Staramy się wychodzić z założenia, że kowalscy są jak karaluchy, niejedno przetrwają. W końcu, od czego jest rodzina?
Kolacja się kończy z uśmiechami na twarzy, ale Adam wciąż z tyłu głowy ma to, że jutro wstanie nowy dzień i znów zacznie się walka o klienta. Tak, ja byłem czegoś zawsze takiego nauczony, że jak będziesz dawał z siebie 100-200%, to gdzieś to tam będzie oddane, nie? Te obostrzenia są poważne. Branża gastronomiczna, szanowni państwo, zostanie dotknięta najmocniej tymi obostrzeniami. Czy czarne myśli wciąż będą prześladować Adama? Cała Polska od jutra staje się strefą czerwoną. Jak wpłynie na niego decyzja rządu o czerwonej strefie w całym kraju i w efekcie o kolejnym lockdownie? Lokale gastronomiczne będą zamknięte dla klientów na najbliższy czas. Tak stresującego roku przez moją karierę zawodową, byłam pracownikiem, współwłaścicielem, właścicielem, nie przeżyłam jak teraz takiego stresu. Jeżeli będą potrzebne dalsze, drastyczne kroki, takie jak głębszy, głęboki lockdown, zamknięcie bardzo wielu dziedzin życia gospodarczego, to trzeba będzie się na taki krok zdecydować. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że firma nie będzie zarabiać, no będzie generować tylko koszty, no to co innego pozostanie, tak? Mama pójdzie na emeryturę, a ja będę szukał jakiegoś innego zajęcia. O tym przekonamy się w kolejnym odcinku programu Kowalscy od Kuchni.